kwiaty w włosach potarga wiatr. Śpiewały czerwone gitary, a w Chojnie z pewnością tych kwiatów nie zabraknie. Pod murami naszego miasta powstała tak zwana Łąka Kwietna. Teraz wystarczy czekać, aż wszystko ładnie zakwitnie. Dla naszej gminy i dla miasta świetnym pomysłem będzie tworzenie właśnie łąk kwietnych i dzięki temu razem będziemy te łąki tutaj tworzyć i myślę, że to jest świetny pomysł i dla mieszkańców, i dla turystów. Jedno dziecko, jedno drzewo, od tego się zaczęło, mówi Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Ja jako mieszkaniec gminy Chojna oczywiście od razu podążyłem tu w kierunku gminy Chojna do pani burmistrz. Ta współpraca bardzo dobrze się nam układa, jeżeli chodzi o projekty, które dotyczą ochrony środowiska. Także tam, gdzie jest projekt, są związane z ochroną środowiska, tam zawsze Państwo możecie spotkać leśników. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych została nominowana do tego projektu przez Dyrekcję Regionalną w Toruniu, gdzie tego typu działania zostały już tam zrobione. Sam projekt związany jest z ochroną środowiska. Jest to bardzo dobry projekt. Przede wszystkim te działania, które zmierzają do tego też, żeby wspomóc niejako też osoby, które zajmują się pszczołami, pszczelarzami, ale te projekty przede wszystkim służą do tego, żeby chronić jeszcze w większym stopniu środowisko. Myślę, że kolejną łąkę, jak nam się uda, to